Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Demonidias i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w Enotria The Last Song i zobaczmy, co ten Souls-like ma jeszcze do zaoferowania, a na pewno ma do zaoferowania jedną sporą niespodziankę. Sugerowałem się ikonami, które mają jakoś tam ułatwić, czym są dane konkretne żywioły, no i na przykład ten zielony z maską doktora Plagi, no to wiadomo, że jest malano, jest to trucizna, ale zaskoczeniem okazało się dla mnie to, że kielich, który chyba w każdej kulturze, w każdej grze praktycznie kojarzy się raczej z czymś sakralnym, z jakąś świętością, z błogosławieństwami i tak dalej. No tutaj nie jest tym, czym mogłoby się wydawać, tylko jest błyskawicą, jest prądem, jest wisem po prostu, więc tutaj jest to totalnie na opak zrobione. To, co mamy na dole, to był jakiś dialog, który się niestety nie pojawił. To, co mamy na dole, to jest właśnie świętość, a wis jest u góry. W związku z tym przez ostatnie odcinki mylnie to nazywałem i to od razu na samym początku chciałbym sprostować i dziękuję za informację o tym w komentarzach, bo to też może oczywiście wpłynąć na dalszą rozgrywkę. Aczkolwiek to też jest o tyle ciekawe, że na przykład mimo tego, że korzystałem z niewłaściwych żywiołów, w sensie je myliłem, to jak zmieniałem broń na cięższą, no to na przykład miałem przeciwnika na 3 hity, a jak miałem to samo, ale na lżejszej broni, no to musiałem uderzyć go 8-9 razy i ciężka broń, mimo że nie jest najlepszym na przykład żywiołem, powiedzmy, nie, jak na przykład tutaj, no to co mamy, no to jest oczywiście w tym wypadku wis, no to się okazuje, że jednak ona jest znacznie i tak lepsza, mimo że jest ciężka, powolna i problematyczna generalnie, nie? Ej, to wygląda jak ten. Trochę mi daje vibe z Demon Souls z Tower of Latry. A, i generalnie, co to za miejsce? To jest miejsce, gdzie mieliśmy bossa na tym moście ostatnio. I to jest chyba jedyna droga, jak uznałem, którą możemy teraz zrobić. No, nie udało mi się niczego tam jeszcze pobocznego znaleźć. Jeżeli tam coś będzie istotnego, to jak najbardziej tam wrócimy. Mam nadzieję, że idąc tędy jakoś uda mi się odblokować windę, którą widzieliśmy pod koniec poprzedniego odcinka. Laudomia, moje uszanowanie, wojowniczy przyjacielu. Laudomia, cała przyjemność po mojej stronie. Oczywiście bez voice actingu. Nie wiem, od pewnego etapu w grze mam wrażenie, że zabrakło aktorów, budżetu czy czegokolwiek. Chociaż szczerze, ja uważam, że w takim przypadku, jak jest to gra, którą robi więcej niż jedna osoba, choć nawet jakby to jedna osoba robiła, to myślę, że można by się o to takie coś pokusić, jakby ktoś miał ambicje, żeby nagrać kwestię nawet na zasadzie takiego zapychacza, żeby to był placeholder, żeby tam było cokolwiek nagrane, a potem te głosy podmienić na jakieś bardziej profesjonalne. Jeżeli coś takiego ma miejsce, ale moim zdaniem gra jest niedorobiona, a to są kolejne przykłady, czemu jest niedorobiona, no to nie powinna ona być po pierwsze sprzedawana w pełnej cenie, a po drugie powinna być oznaczona wszem i wobec, że to jest Early Access i gra jest jeszcze w produkcji, nie? Naprawdę. Laudomia, twoja przeciwniczka Moretta, którą właśnie tutaj pokonaliśmy, to wulkan zaciekłości i przemocy i tak jak zmieniają się pory roku, tak i ona powróci. No, czyli będą reskiny, tak? Niestety wiem o tym aż za dobrze. Był czas, kiedy ten jej zimowy chłód był żarem lata, mojego lata. Byliśmy blisko, zbyt blisko dla wielkich umysłów na szczycie społecznej drabiny. To miasto idzie naprzód w niewłaściwych kierunkach i cofa się we wszystkim, co rzeczywiście się liczy. Byłyśmy więc uwięzione pragmatycznymi wyborami w związkach ze szlachetnie urodzonymi mężczyznami, których nienawidziłyśmy. Nasz los był taki sam, ale nasze reakcje? Cóż. Moja Moretta nigdy nie poddawała się po cichu. Szlachetny strój opadł na ziemię, a jego miejsce zajął zakrwawiony kaptur. A gdy każdy z nikczemnych przedstawicieli tego plugawego roju padał, umierała też część jej samej. Nie wiem, jaki mroczny układ zawarła, ale ona nie jest tą samą kobietą, co kiedyś. Jest w niej teraz ciemność. Napędza ją jedyny cel. Zabijać, aż nikt nie zostanie przy życiu. Proszę, błagam cię, uwolnij ją. Z każdym jej makabrycznym czynem zanika kolejne czułe wspomnienie. Proszę, szukaj jej dalej. Próbuj dalej. Moje serce jest po twojej stronie. A ty? Fantolino. Ta biedna istota jest zbyt wstrząśnięta strachem, by mówić. Okej, nie możemy nic zrobić. No ale spoko. Jest miejsce odpoczynku. Skorzystajmy sobie z tego. Mam nadzieję, że ten quest nie będzie tak popsuty jak poprzedni w Koloseum, które, no niestety, mimo że tego bossa pokonaliśmy,
to nie byłem w stanie totalnie nic tam zrobić. A to jest chyba znowu ta moreta do pokonania, nie? Nie, to jest inżynier. O, właśnie. Dobra, czyli ma fatuo. To nie będzie najlepsza kontra na niego. Z pewnością. Kurde. Musiałbym zmienić broń, nie? Chociaż może to nie jest najlepszy wybór. Zobaczmy, jak to zadziała. Szczerze mówiąc, totalnej tragedii nie ma. Tu można by zaspamować nieźle. No nie. To jest w końcu Wiz. A inżynier to fatuo. Chwila. Ciekawe, czy będą jakieś jeszcze bossy poza, no oczywiście, humanoidami, nie? W tym miejscu. Oj. Szybkie przejście. Dobra. Mamy cię chyba. Tak jest! No, raz na nim zginąłem, z tego co pamiętam. No bo uciec to raczej bym nie uciekł. Rola inżynier Ingenium. Mamy trochę doświadczenia jeszcze zamrożonego. Mamy kwitnącą, przepraszam, cywilizację, część trzecią. Mamy również jeszcze jedno pomieszczenie. Zobaczmy. Rozwinięty blok Efestite. A zobaczmy, co będzie na wprost. Czy to będzie przejście do jakiegoś, być może kolejnego miejsca odpoczynku, czy to będzie dalsza od razu eksploracja. Chyba od razu dalsza eksploracja. Nie powiem, że wyglądasz bardzo podobnie do bossa, nie? Cóż za niespodzianka. I generalnie wyglądasz podobnie do większości przeciwników, jakich spotykamy. Nie tylko w tej lokacji, ale i w poprzednich lokacjach też byli tacy szczupli, nie, bardzo wysocy, tacy pociągli z mieczami lub no, ewentualnie czasami jakąś inną bronią. Czy my tu mamy niewidzialne ściany? Nie, to jest po prostu brak możliwości podbiegnięcia. Mamy kraba. Okej. Cyk, wartościowa muszla. Musiałbym sobie ustawić rynsztunek jeszcze na inne sloty. To też o tym pisaliście, że warto by było to zrobić i faktycznie się przełączać, żeby mieć zawsze wszystkie żywioły, no, że tak to ujmę, pod ręką. W zależności od tego, jaka tam jest słabość danego przeciwnika. No, mówię, gra tutaj... no wręcz... przymusza, nie? Do tego. No na przykład na niego nie mam niestety odpowiedniego. Oj. Właśnie nie, bo w sumie... Oj. W sumie to mam, bo to z Wisem właśnie muszę się nauczyć, że to jest inny symbol. Nie wiem, dla mnie to jest tak nielogiczne, że kiedyś to nie jest... Gratia, czy Gratiam, boskość, tylko błyskawice. Że chwilę mi zajmie przestawienie się, nie? To jest to po prostu niepoważne. Dobra, tu niczego nie ma. Nie, no myślę, że już pójdziemy sobie tą ścieżką dalej i zobaczymy, co tutaj będzie na mnie czekało. Jakby taka fabryka wręcz. Aż dotrzemy do kolejnego miejsca odpoczynku, no bo kurde... Jednak myślę, że gdzieś tutaj zaraz coś znajdziemy, nie? Czy to będzie przejście po lewej? Tak to wygląda. No, jest coś. Oj, pies z prawej strony. Nice. No to nie jest najlepsze. Na pieska. On ma w ogóle dość duży armor, chyba mam wrażenie, bo nie ma żadnego żywiołu do siebie przepisanego konkretnego, ale... No, bardzo dobrze sobie radzi z przyjmowaniem ciosów. I to nawet takich potężnych, jak z tego młota bednarza, nie? Potrzebuję jeszcze trochę kamieni, aby wymaksować sobie kolejne bronie. No, już niedługo tak naprawdę powinniśmy dostać, znaczy doprowadzić do takiej sytuacji, że będę miał totalnie... O Jezu! Co za tempo? Że będę miał wymaksowane dosłownie wszystko.
Aha, czyli trzy ataki robi. Aha. Aha, dobra. No tak, bo przecież ogarniając, znaczy odbijając ten atak dystansowy, też wytrącamy przeciwnika z równowagi, co jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Też ostatnio chwaliłem, że to jest naprawdę sensowne. Można sobie to tłumaczyć tym, że przecież ten pocisk odbijamy i puszczamy w przeciwnika, nie? Hej, to było niezłe. Nie zrobiło to największych obrażeń, ale otworzyło mi ich. Oj. Chciałem powiedzieć podłubicie, ale nie, aż tak dobrze nie ma. Nie, on ma atak bossa, nie? Pamiętacie tego? W dokach, ale tych jasnych dokach, nie tych mrocznych. Ten, który był jako pierwszy, naprawdę trudny. No to jest boss po prostu, nie? No to jest dosłownie ten boss. To jest jego moveset. No, nie po raz pierwszy i obawiam się, że nie po raz ostatni. W ogóle on mi zginął w powietrzu i zobaczcie, skarb chyba nie ma, o dziwo, no jego ciało nie miało żadnej fizyki, nie spadło, nie było ragdola, ale skarb również został w powietrzu, czajcie to? To jest niewiarygodne. Ej, udało mi się to podnieść, dobra, to był odłamek maski, więc w sumie teoretycznie nie jest tak źle. Marmaron, nowa broń. Niech będzie. Ej, ale to... Trzeba przynajmniej odnoga poboczna, wydaje się, że może być całkiem rozbudowana. Mamy trzeciego przeciwnika tutaj, więc to nie jest mało. Kto wie, może otworzymy sobie coś istotnego. Idąc tędy. To się nie świeci, więc nie otworzę. Tutaj również, niestety. Żołnierz spowęty, kto idzie, stój już złodzieju. Ten łup jest własnością samego słońca. Co ty gadasz do mnie w ogóle? Ej, nie mogę go ubić. Tylko mój pan może zwolnić mnie od strzeżenia tych bram. Odejść mogę tylko ku niebiosom. Otworzyć dla ciebie, tylko mój pan może mnie dzwonić o strzeżenie moich bram. A, to ja wiem, co trzeba tu zrobić, już się domyślam. Tu trzeba będzie się zmienić. Trzeba będzie przebrać wizerunek po prostu, nie? Fajny motyw w sumie. Ciekawe tylko, czy to będzie skarb godny powrotu do tego miejsca, nie? Czy to naprawdę będzie opłacalne. Aha. Okej. Okay. Nie skumałem, że to jest winda. Tu jakieś mamy pająki. Ej, fajnie wyglądający przeciwnik, naprawdę. To mi się podoba. A, czyli tam na górę. Tu jest jakiś chyba ślepy zaułek. Mam nadzieję. Nie, no bez jaj. On? Co to jest? Myślałem, że ona idzie po tych torach. Taki dziwny dźwięk był. Bo żadnej animacji biegu nie miała. Nie, no jak jest jeszcze dwóch innych. Aha, to jeździ jakoś chyba, nie? Nie kumam trochę tego. Nie! Do tyłu, dawaj chwila. Może da się strzelić i coś skutecznie zrobić z tym, nie? Czemu te paski zdrowia czasami są tak nisko, że są czytelne, a czasami są totalnie za wysoko? Nie jestem w stanie pojąć idei, jaka przyświecała tutaj twórcom pod tym kątem, ale jest naprawdę po prostu uprzykrzające rozgrywkę. Rozwiązanie. Jest rozwiązanie przykrywające rozgrywkę, no. Nieskazitelna majolika, nice. Będziemy mogli sobie jakieś tam kolejne wizerunki ewentualnie jeszcze tam poulepszać. Fajnie, samymi mocnymi atakami jak coś cisnąłem teraz, to zobaczcie, naprawdę one są szybkie, nie? Jeśli nie ma co bać, korzystać z nich. Okej, okay, muszę pamiętać o windzie, plus muszę pamiętać o schodach, które minąłem jeszcze. Plus, na samym wstępie jeszcze coś mogło być. I kolejny plus. A, tu są te schody, okej, okay, to się domyka. I jeszcze jeden plus to, że musimy powrócić do skarbca i spróbować jakoś tam się dostać. Dobra, tutaj chyba zrobiłem to, co było do zrobienia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy to jest kolejna winda?
Tak, to jest kolejna i to ogromna winda w tym wypadku. Zgaduję, że skoro to jest wyjątkowa winda, bo jesteśmy w stanie gdzieś sobie wskoczyć, to właśnie taki motyw twórcy wykorzystali, prawda? Czy nie? Nie. Okej. Jest jakieś wyzwanie i jest, słuchajcie, węzeł. Doskonale. Skorzystajmy sobie z niego. To będę miał bardzo blisko do skarbca, więc dla mnie bomba. Świetna sprawa. Nie będziemy musieli nie wiadomo ile teraz nadrabiać. I teraz tak, odpocznijmy. Oczywiście podskok, no bo wiadomo, to się od razu nie może pojawić. Opcja wejścia w interakcję. Na co to komu potrzebne? I teraz tak, przełączymy się tutaj. I teraz tak, pytanie, czy maska armii spawenty? Pokonanie wroga czasem kończącym zapewnia dodatkową memorię. No nie, no to nie są fajne rzeczy, no nie oszukujmy się. Kurde, kostium spawenty. To byłby ich pan. Na logikę, nie? Albo jakiś możny. Od najstarszych trzeba pójść, czyli od kolejności zdobywania. No nie, no myślę, że ten. Ale można go też ustawię, żeby nie było. Chociaż nie mogę teoretycznie z niej korzystać. Tak więc nie wiem, co to znaczy. To nie będę na niej niczego ustawiał, bo to jest takie tam powiedzmy tymczasowe. Tu sobie damy od najwyższego poziomu. To sortowanie akurat działa na szczęście dobrze. I tutaj tak kielich wiz i fatuo. Ale i tak muszę się teleportować tam dalej. Aspekt spawenty. Nie no, tutaj byśmy polecieli może w tego akolite? A czy to zostanie tutaj też? Aha. To tak wygląda. Zbiorowe przeżycia nieznanego czarodzieja. Plus 5 do elementalisty. To jest 6. Ale obniża inne rzeczy. Większa moc statusów o 3-3. Osiłek, zabójca. Ty, no może dajmy tak. Asten spowentowy to jest przehera. Plus 20. Srogo. Nie no, mogę mieć to samo. No te ścieżki jeszcze można by było mieć, żeby korzystać faktycznie z tego, co ma jakiś sens. Żeby nakładać sobie jeszcze broń przy okazji. Znaczy na broń efekty dodatkowe, to by było też myślę, że spoko rozwiązaniem. Aczkolwiek, wiecie, jaki jest problem? Zasadniczy, że bardzo długo się to wszystko ładuje, niestety. Tak więc jak chcę skorzystać sobie z czegoś, no to niestety, ale okazuje się, że nie mam takiej możliwości, bo mi się to nie załaduje, nie? I kończę z tymi samymi skillami non-stop. Dobra, pójdziemy sobie w coś totalnie tylko pod kątem optymalizacji skilli. Na przykład tak. Dalej. Dalej. No niech będzie też ten blask, on jest mocny. No dobra. To tutaj ten blask ustawimy. Generalnie wychodzi na to, słuchajcie, że też można na szczęście duplikować, więc to nie jest tak, że do danej maski możecie mieć przepisane skille tylko raz. Chyba. A może? Nie no. Można mieć bezproblemowo, więc to jest spoko. Nie komplikuje nam to jakoś mega tam zadania. I w sumie... Jak tutaj jesteśmy, zaraz oczywiście też tutaj wyzwani i tak dalej sobie ogarniemy, ale najpierw to, co było wcześniej. I chodźmy jeszcze do tego miejsca,
do gildii inżynierów, aby ulepszyć broń, no bo tam było kowadło w końcu. Tutaj jest. Może im maskę, chociaż to jest dość drogie. Dobra, od najwyższego poziomu i tutaj mamy na fatuło. Kurde, no raz tylko, ale z drugiej strony zawsze coś, nie? Dobra. Niech stracę, ulepszymy ten kostium z Pawenty. Z mało materiałów, rozpętana i skazitelna majolika, okej. Okay. Droga zabawa, nie? W takie upgrade'y jest. W sensie, no, kosztowne, jeżeli chodzi o memoria, ale również i te właśnie materiały, no to nie są wcale takie powszechnie dostępne. Tutaj też trochę pójdziemy. Niektóre bronie jednak też jestem w jakimś tam wyższym stopniu skalują, więc myślę, że nawet i warto. No i przejdziemy już sobie teraz tędy, myślę, żeby nie zjeżdżać tą windą, plus jeszcze do tej mniejszej windy muszę się dostać. Ona wydaje mi się, że może na górę nawet nas prowadzić. Tak więc zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Nie, no tutaj nie było przejścia, to już wiemy. Tu są ci, ale no, obstałem, że oni chyba raczej nie będą mnie gonić do końca świata. Przynajmniej mam taką nadzieję. A i tu jest jeszcze, zobacz, jakaś sekcja, której no nie sprawdziłem, nie? Fajnie by to było, jakby mnie wszyscy przeciwnicy w jakiejś lokacji, nawet małej, ale no, przestali atakować na przykład przez ten wizerunek, żeby nie tylko NPC się nabierał. To byłoby fajne. Aha, czy to nie był ten strzelec? To jest jeszcze inny! Irytujący dziad. Kurde, tam coś było nawet. Ale tam chyba nie doskoczymy w ten sposób, no nie sądzę. Tutaj też nie wejdziemy tak. Musimy iść po tych potężnych rurach. Aha. Musimy iść, ale nie doskoczymy. O, super. Nie wiem, tak wpaść w sam środek po prostu. Nie no. Nie wyjdę z tego. O kurde, nie mam pojęcia jak, ale udało się wyhealować jakimś cudem. Tylko to jeszcze nie znaczy, że się uda przeżyć. Dobra. Teraz tylko psa się pozbyć. Ja pierdzielę, jeszcze żyję. A to wszystko co? Przez to, że kolejny raz jakiś skok wymagał od nas idealnej po prostu przymiarki. Twórcy ubóstwiają pixel perfekty, nie? Tylko zapomnieli, że to nie jest platformówka. Tu co mamy? Tu mamy przejście. I chyba zaraz tutaj było to. Widzę, że celujesz. Wejście na górę. Dobra. Tu można by windę jeszcze sobie przywołać. Nie, z tej strony sobie nie przywołamy jej. To można co najwyżej spaść w przepaść. Ale to możemy spróbować do tego kapitana podejść jeszcze. No na tych to działa fenomenalnie. Dobra. No ale górę trzeba zobaczyć, nie? Jeszcze drugą windę. Kto wie, może tą właśnie windą mniejszą na górę faktycznie byśmy pojechali tak jak sądziłem i mówiłem. I nie musiałbym po tych rurach tam zasuwać. Może to nawet po nich nie ma żadnej ścieżki zaplanowanej przez twórców, a może to jest właśnie robienie sobie pod górkę, nie? Też jest taka opcja. Nie, tutaj nic nie zrobimy w ten sposób. Po prostu masakra ta walka.
No ale hej, no podchodzą mi. Dobra, skończ ten atak, przeciągnięty. Niezły damage. Dobra. A może przemieńmy się, żeby nie widział mnie. Nie no, to się nie nabierze. Już miałem przez chwilę wrażenie, że się zawahało, ale nie o to chodzi. Ale spam. Mój panie, wasza wielmożność, przepraszam, wasza wspaniałość mnie oślepiła zgodnie z twoimi oczekiwaniami, eminencją. Dziękuję, głupku. Proszę się nie martwić, nikt nie prześlinie się obok mnie, mam wzrok jastrzębia. Nasza niełatwa kampania przeciwko parszywym falesjanom wkrótce zakończy się zwycięstwem dzięki naszym maszynom. Taka jest prawda, tajemnica zachowania, której prosiłeś, sprawiła, że negocjacje były trudne, ale nic to... Ale to nic chyba powinno być. Po polsku, nie? Chyba, że to inny język. Oczywiście, nasze życie to tylko gałgany do polerowania lśniącej zbroi. Co? Nasze życie to tylko gałgany do polerowania lśniącej zbroi. No to nieźle. Ach, i oczywiście broń, o którą prosiłeś. Blask Feniksa. Dziękuję. Babunia miała rację. Trzeba było się nie zaciągać. Nie mogę uwierzyć, że opuściłem słoneczne wybrzeże, żeby wylądować w tej wilgotnej tragedii. Aha. Czyli to jest ten potężny skarb, który tutaj dostaliśmy? Nie było żadnej skrzyni? Co się teraz przemienia? Oni naprawdę nie przewidzieli tego? Nie, to jest jakiś żart z graczy, nie? Nie, no to jest totalny żart jakiś. Ej, co by popsuło, żeby on nas jako NPC po prostu zaatakował w tej sytuacji i coś tam powiedział, że o, ale podstęp! Kim ty jesteś? Jak to zrobiłeś? Co jest z naszym szefem? Bla, bla, bla. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, nie? Jaki byłby problem, żeby takie coś dodać? To by naprawdę chociaż na plus jakoś zadziałało. Od najstarszych oczywiście broni. Dlatego najnowsza będzie na samej górze. Czego nie rozumiecie? Fatuo. O! Może to warto by było ulepszyć, ale moc statusu. Cholera. To trochę lipa. Dobra, zobaczmy dalej, bo to była ta jeszcze mniejsza winda, tylko właśnie pytanie z tego punktu, tak, tu jest ta większa, tam jest oczywiście odpoczynek, ale pytanie jest takie, gdzie jest ta mniejsza w takim wypadku? I jak ją przywrócić teraz? Bo ona sobie gdzieś tam pojechała, dobra, ciebie rozwalimy jeszcze. Tu spam pójdzie, naprawdę doskonałe. Dobra, to przyjechało z powrotem. Już się odklikało. Chyba, że po prostu pójdziemy faktycznie na górę po schodach raz jeszcze. Tu jest. Dawaj. No tak przebiegłem po tym randomowo, że... No i to idzie na górę, super. Że jakoś nie odnotowałem dokładnej lokalizacji, gdzie ona jest. Ale mamy to na szczęście. No i to jest tak jak myślałem. Do znajdźki. Super. Rozwinięty blok FST. No kto wie, może ma po tych rurach nie miałem biegać. Może o to chodziło, że tam mam spaść. Choć to jest dziwne. Byłaby to naprawdę dziwna decyzja. Bo trochę po tym można było biegać i nagle by nie można było jednak po tym biegać. Nie no, można, zobaczcie. Winda po prostu nam to usprawnia. No i tak się zastanawiam. Au. Tak się zastanawiam, czy tutaj byłoby coś jeszcze do zrobienia poza pójściem do tej głównej windy. Kurczę, wydaje mi się, że chyba nie, co? Że to głównie o to by chodziło.
Tak sądzę. Spoczyszczone, posprawdzane. No, wydaje mi się, że jest spoko. Tu coś jest. Ej. Słyszałem kroki stamtąd. A to może po prostu z zewnątrz jakoś nawet w tej lokacji. O! Okej. Też wiem, o co chodzi. W końcu. Dawaj, w takim razie. Dawaj windę. I znowu na górę. Co jest? Co to był za dźwięk, jakby jakiś potwór tu zaatakował? O co chodzi w tej grze? Się naprawdę czasami zastanawiam. Mam nadzieję, że mi się to uda. Za pierwszym razem i nie będzie powtórki. No i po tym to już chyba serio wszystko tutaj będzie zrobione, nie? Może tam przy tym pająku jeszcze coś by było. Do zrobienia. Dobra. Bloke festite, łatwo zrobione. Jak już jestem. Zerknijmy jeszcze tu. Szczytowe osiągnięcie ludzkości. A w końcu jest takie miejsce lorowo. No widać, że mocno nastawione na naukę, na rozwój, na technologię, zarąbiście. W końcu miejsce, gdzie widać, że były prowadzone jakieś badania. Gdzie, no, inżynierów mamy zresztą, no. Ej, jednego rozwiniętego bloku mi tylko brakuje do zupgrade'owania tego. Całkiem spoko. Naprawdę spoko. Misklik. Dobra, widzimy się nieco bliżej. Jedyne, co mnie zastanawia, to to, że tam mamy, zobaczcie, coś do podniesienia, a nie zrobiłem tego jeszcze jakoś. Tak więc tutaj albo coś przeoczyłem, albo to jest temat na trochę później. No nie mam pojęcia, jak tam można by się dostać w tej chwili. Nie wiem, czy to zablokowane przejście to nie jest to właśnie, gdzie słyszałem kroki przeciwnika. Czyli właśnie tego tu pana. No, to jest to. Dobra, to mamy potwierdzenie. Czyli to nie było nic super, hiper ukrytego. Tylko to było po prostu to. Teraz pytanie ze 100 punktów. W którym miejscu będzie moje doświadczenie? Aha. W tym miejscu. Okej. Okay. No, trochę lepiej teraz rola wymierzyłem. Dawaj, heala. Jeszcze nie wiem, czy tutaj... Nie. Tu byliśmy. Dobra, wydaje mi się, że spokojnie możemy już teraz się zająć eksploracją tej dolnej części lokacji, przy tym po prostu... No... W kolejnym węźle do odpoczywania. No, bo to się łączy po prostu. To chodźmy na windę. Tutaj naturalnie już jesteśmy kierowani w tę stronę. Jestem bardzo ciekaw, czy w tej poprzedniej sekcji coś jeszcze przeoczyłem. Czy na przykład faktycznie to, że nie otworzyłem sobie przejścia do tej windy, jest oznaką, że coś pominąłem? Czy być może to jest po prostu oznaka tego, że coś jeszcze jest przed nami i to jakoś naprawdę zdumiewająco się połączy z tym, co tutaj widzimy. W sumie zaraz możemy wejść w interakcję jak najbardziej, ale najpierw myślę, że możemy sobie po prostu jeszcze tutaj odpocząć, aby to wszystko nam się na spokojnie zapisało. Aha, dobra, mogłem przecież z tej strony przejść. Nieważne, niepotrzebnie dookoła poleciałem.
Na awans, ani nic innego mnie nie stać jeszcze w tej chwili, no tutaj jest akurat to dość wymagający aspekt. Już na tym etapie gry. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy. Okej. Wiemy niestety aż za dobrze, że to tylko na chwilę się odbudowuje, nie pojawia, więc nie szalejmy. Ale tak szczerze? No to chyba niczego innego nie miałem tutaj do zrobienia. Tak mi się wydaje po tamtej stronie. No nie wygląda nawet, jakby tam były jakieś inne ścieżki, jakby tam były jakieś inne znajdźki. Tak więc chyba niczego nie przeoczyłem. Tam można by było wskoczyć, kolejne jakieś takie miejsce, które ma uwiarygodnić jakoś to miejsce, ale gdybym tam wskoczył, no to podejrzewam, że niestety, ale... No bym musiał się wyteleportować, bo zeskok na dół to byłoby raczej związany ze zgonem. Tak zakładam. A może nie? Tam jest kolejny checkpoint. Tak szybko będzie? To może do bossa się zbliżamy? O, wow! Okej. Okay. Teraz to się nam zdematerializowało. Szybko. No właśnie, pytanie, czy ja chcę zeskakiwać, skoro wiem, że tam jest checkpoint? Myślę, że nie. Myślę, że chciałbym pójść tędy, żeby no, przy okazji czegoś nie pominąć. Spróbujmy. Szkoda, że nie mogę sobie jednej formy wyłączyć na przykład. A nie, to nie jest dobra. Tu mamy kontrę. Au. Nie, tu nie mamy kontry. No właśnie. Kontry nie mam ustawiony nigdzie. Cholera. Zaraz. Tu jest wiz. I oszołomienie. Wiz i Malano. A i tu znowu to. No właśnie. Tu lepiej byłoby ustawić jednak. No bo właśnie ten miecz do młota porównywany na początku odcinka, nie? Jak mówiłem, że mimo, że myliłem efekty, no to ta ciężka broń naprawdę potrafiła nadrobić to, mimo że nie korzystam z czegoś dobrego. Błogosławiony oczywiście. Rapier miał być. Zdecydowanie. To jest wiz. Nice. O, to ciekawy koniec tekstur, ale to zaczyna trochę przypominać miejsce, w którym faktycznie może być ta znaczka, którą widziałem po drugiej stronie tej dziury i wydawała się nieosiągalna. To, ta znaczka to są po prostu notatki, no bo ona jest na niebiesko zaznaczona, ale wiecie, mimo wszystko może sygnalizować, że tam jest jakaś ścieżka i być może będzie coś faktycznie użytecznego do zdobycia. Geoda Efestite, no to jest akurat dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. Maksymalny możliwy poziom, przecież ulepszenie nam odblokowuje. Kurde, mam nadzieję, że to jakoś nas doprowadzi do tego odpoczynku. A, doprowadzi! To już jest tutaj? Chyba tak, nie? Strona skanowacz się. No bo to nie było na samym dole. Faktycznie tak, to jest to. Tylko to było tak, jak tutaj widzimy. Minimalnie ponad tym poziomem. Dobra, odpocznijmy sobie. Tu już widzę kolejny raz krab. Kraby bardzo się spodobały chyba twórcom tej gry, byli bardzo zadowoleni z tego modelu. W końcu mają tego pociągłego wojownika, mają takich pomniejszych z różną bronią i mają kraby. To są trzy główne typy wrogów w tej grze. Także nie dziwota w sumie z drugiej strony, że kraby są częste. I teraz tak, mamy kraba, który chyba nie ma żywiołu, chociaż nie widzimy paska zdrowia, więc ciężko stwierdzić. O Boże, to jest jako boss znowuż. No to nieźle. A, on jest ten. On jest na boskość. Gratia.
Znaczy trochę randomowe są te żywioły moim zdaniem, totalnie. Na przykład ja sobie wyobrażam, że jak przeciwnik jest dotknięty jakimś żywiołem, jest jego władcą, nie wiem jak to określić w ogóle, to jak jest taka mechanika, to fajnie by było widać po nim na przykład, nie? Że gdzieś te błyskawice na nim są, to byłoby 100 razy lepsze niż po prostu konieczność patrzenia po paskach. Aha, okej, to jest ten żywioł, nie? On go reprezentuje. Rola anormalne skorupiaki. No, faktycznie nie jest ten standardowy skorupiak. Szpon Evren. To jest możliwy przeskok. Pytanie, czy my to chcemy robić? No, na razie nie wiem jeszcze, jaka będzie odpowiedź. No, bo stąd nie przejdziemy dalej. Ewentualnie można tutaj wleść. O kurde. Aha, i tu nagle na malano są wszyscy. No na tej postawie, znaczy w tej formie, z tą maską, no to mam jednak najlepsze kontry na nich. Mam dwie bronie pod ręką. O, maska robota się wytworzyła, super, uzbierane wreszcie. Które się pojawiają, nie? Więc nie muszę transformować się. Skoro ten slot wszystko mi zapewnia. Nie, to mi się wydaje, że jest po prostu dalsza ścieżka i że właśnie no, powinienem tam wrócić i przeskoczyć na drugą stronę. No ale dobra, jak już idziemy, to idźmy do końca. Może będzie odpoczynek, najwyżej się teleportuje, to żaden problem. Nie no, już? Mistrz gondolierów, kolejny boss, okej. Coś trochę innego tym razem. To nie jest do końca lepsza broń. On ma wisa, słuchajcie. Tak więc ja go kontruję fatuło. Jeśli dobrze pamiętam, ten miecz jest na fatuło. Jeśli dobrze widzę też po efekcie, jakim nałożyłem zresztą. Ale równowagi coś mu nie mogę zjechać, nie? Mimo, że on nie ma jakiejś super ciężkiej zbroi. Nie widać, że był jakimś, nie wiem, nieprawdopodobnie napakowanym gościem. Jezu, jaki damage robi. Składa druga faza, nie? Już teraz. A oczywiście to przez tekstury przenika. W ogóle ani jednego gondoliera nie widziałem, więc... Zdziwił mnie, że mamy jakiegoś ich mistrza tutaj. Ten broń sobie tworzę przy tym ataku na chwilę w ręce. Broń, którą mamy jakby co? W sensie to mam myśl mówiąc tą broń. Ona jest chyba legendarna, czy po prostu bardzo rzadka? Że taka uboga jest ścieżka dźwiękowa w tej grze. W sensie, te soundtracki nie są złe. Tylko, że no jest ich strasznie mało. Albo przynajmniej no, mam takiego pecha. No nie sądzę, żeby to było wrażenie. Ty no, on ma wisa, nie? A na wisa... Fatuło jest w takim razie niby kontrą. Aha. No i super, morte. Bo to też podobno jednak właśnie jest tak, że według wskazówek zegara, według ruchu wskazówek zegara powinienem patrzeć.
No, więc... Ja nie czułem tego, żebym miał OP broń na niego, szczerze mówiąc. Nie widziałem takiego czegoś. Ej, a ja tam doskoczę w ogóle? Tam z góry chyba musiałem jakoś zeskoczyć. Ajajaj. Przy wyzwaniu z samego początku, znaczy wyzwaniu przy tym, z samego początku chyba musiałbym tam wskoczyć. Spróbujmy. Dalej tylko do checkpointu nie mam. Chyba to jest to. No, tak mi się wydaje, nie? Dawaj podróż. Do wielkiego budowniczego, okej. Okay. Ciekawe, czy to będzie to miejsce, czy to jest coś jeszcze innego. Tutaj. Wydawało mi się, że to jest trochę wyżej, ale... To jest to miejsce, słuchajcie. To jest to miejsce. Ale to przeżyje? Kurde, no. A, najwyżej. Okej, okay, dobra. Fall damage w tej grze jest przerażający. Kolejny wzmacniacz mamy. Nice. Dobra, to jest zła broń, definitywnie. A to jest na pewno dobra broń. Wręcz doskonała. Aha. On mnie nie widział z 2 metrów, rozumiem. I już mnie zgubił z pola widzenia? On na słuch chyba jakoś bardziej... O kurde, walczy ten pies, mam wrażenie. Okej. Dawaj. O Jezu, nie sok. Heala. Poproszę. Z sokiem to się troszeczkę pospieszyłem, niestety. Tam jeszcze jest coś do zdobycia. Okej, okay, ale to jest jakby wszystko w ramach tej jednej części lokacji, w której jesteśmy, więc znajduje się po dobrej stronie. Dawaj go. Dobrze, bardzo dobrze. Ciekawe, czy to będzie jeszcze jakaś większa lokacja się ciągnęła dalej, jakiś kolejny tunel, być może do kolejnego bossa. Czy to po prostu są właśnie takie znajdźki, jakieś takie, wiecie, lokacja, no, poboczna i nie będzie tutaj raczej nic więcej do roboty, nie? I za chwilę będę musiał się stąd po prostu teleportować, jeżeli będę chciał dalej jakieś postępy poczynić w tej grze. Słyszę wrogów. Dobra, grzybki. Jesteście irytujące, to przyznaję. Oddaję wam to, naprawdę. Jesteście wkurzające. O mój Boże! Jak dobrze, że mnie to nie zrzuciło! To jest bydle, ale się pojawiły te skarby. Potężny truciciel i nie wiem co, bo nie zdążyłem. Nieskazitelna majolika. To niestety nie jest ten najfajniejszy poziom, którego mi brakuje. O, tym razem na Malano. Kurde, jeszcze jeden atak. Jeszcze! O kurde, ty, co się zadziało? Ej, co się z tobą stało? Ty jesteś zepsuty jakieś? Ej, ja nie mam czasu, żeby zaatakować na tym wrogu. On jest jakiś zepsuty. Dobra, inny atak odpalił. Ale on ma coś z AI, nie? Definitywnie. Tu nie ma czasu na atak. No, teraz był. A, bo dlatego, że chciał zebrać się do wykonania innego ataku. Tak jest. I tylko dlatego teraz też mi pozwolił się wyleczyć. Ej, strasznie słabo zżeram równowagę przeciwnikom coś. Zobaczcie, ile perfekcyjnych odbić zrobiłem. I on kurde na nogach jeszcze był. No rzeczy już z niego zdobyłem, więc w sumie nie mam na co czekać tutaj za bardzo. Piesek. Cyk. I przerwał. I cyk, dobra. To wygląda ciekawie.
Aż nie wiem sam, czy powinien tam iść, czy... Czy tu coś jeszcze będzie? Nie, tu chyba niczego nie ma. Dobra. Ej, no to chodźmy dalej. Jak tam stracę na tym mistrzu gondolierów, moje doświadczenie, to się nic strasznego nie wydarzy. Spokojna głowa. Muszę swoją drogą wrócić na chwilę do teatru też jeszcze i kupić sobie trochę tych soków harmonii więcej. Szukaj w głębi. Bo mam wrażenie, że już jadę na oparach tych soków. Bo mogłem po 17 czasami nawet ich nosić, a ostatnio mam ich poniżej tego poziomu zdecydowanie. Oj, przerwie. Przerwie, cholera. Dobrze, że mnie nie zatruł chociaż. Tyle dobrego. No nie mogłem już zrolować. Od razu rolowałem jak tylko mogłem, ale staminy nie było. Fajnie, że ta lokacja poboczna taka niepozorna była, a jednak tu się ciągnie ten korytarz cały czas. Tak więc to jest naprawdę na plus. Lubię tego przeciwnika. Podoba mi się jego design. Mimo, że to nie jest nic odkrywczego, jakieś takie, nie wiem, krasnoludzkie konstrukcje znane z niejednej gry, to jakoś on po prostu trafia to w mój gust. Totalnie subiektywnie podoba mi się ten wróg. No pasuje na pewno do gildii inżynierów. Uuu, to tak się łączy. Ej, super. Dobra, wiz. A tu fatuło, powinno wejść w grę. No, jest różnica. W jej przypadku, podkreślam. Bo nie w każdym przypadku były takie znakomite różnice. Ej, mamy NPC-ta znowu. Kapłanka, a to jest... Aha, to jest ktoś inny. Kapłanka, kto idzie? Proszę, już dość. O czym ty gadasz? Usta muszą pozostać zamknięte, taka jest umowa. Zgiń, przepadnij. Aha. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakujesz zaraz, co? Słuchajcie, ktoś mi mówi, zgin, przepadnij. Rozszerzenie harmonii, super. Ktoś mówi, że mam zginąć, przepaść i ja się odwracam plecami w miejscu, w którym mogę zostać zrzucony za chwilę do wody. To nie brzmi jak mądre rozwiązanie. A my, słuchajcie, odpoczynek. Okej. Okay. To ma sens. Kto wie, może nawet to była główna ścieżka, którą miałem obrać. To byłoby ciekawe rozwiązanie. Dobra, co my tu mamy? Bo oczywiście, no, musimy do tego mistrza gondolierów powrócić. Droga do dzielnicy. To serio wygląda i brzmi jak dalsza taka fabularna eksploracja. Dobra, podoba mi się to, że mamy w końcu możliwość zupgrade'owania broni na jeszcze jeden poziom. A może nawet i na dwa, zobaczymy. Dawaj wszystko. 120 tysięcy, co jest grane? Dawaj. I dawaj na maksa, no. Dziękuję bardzo. Ja mam tego jeszcze więcej, więc dawaj, 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 jak najbardziej. Muszle chociażby mam. 20 muszli. A co, od razu wszystko sobie zeżremy. 40 tysięcy. No, resztę może zostawię, bo tam mówimy o tym teatrze jeszcze, że musimy powrócić. Ale najpierw z tym mistrzem gondolierów zawalczyłbym, nie ukrywam, bo no, jestem po prostu mega ciekaw tego, jak tam to będzie wyglądało. Tego zabójcę muszę trochę podgonić pod kątem innych broni. Takie levelowanie trochę soulsowe, że maksujemy jakąś statystykę, no nie zawsze tutaj się okazuje, że jest najlepszym pomysłem. Teraz moja postać trochę wygląda jak mój build z DS2 z pierwszego przejścia. Zbroja Dranglake i potężny, wielki miecz. Bosik będzie. No dobra, ale jak tam jeszcze nie zginąłem, no to tego gondoliera chodźmy. No tu będzie na pewno dalsza eksploracja nas czekała, tego miejsca. Trochę HP schodzi na różnicy. Dobra. I szybka podróż do kopalni Gratia w takim razie. Czy Gratia. Ale tutaj mało przeciwników jest świętych.
Co jest dość dziwne, patrząc na nazwę. Ale cóż zrobić? A czemu ja mam... Już to cholery. Czemu ja mam tę broń tu i tu? What? Aha, z ulepszania broni. Tam jest taki bug, że jak ulepszycie, wybiera się bronią, to on ją ustawia. No, to chyba z tego. Znaczy nie wiem, czy to jest bug, ale to jest no... Dziwna decyzja, że potwierdzając ulepszenie broni, on wam ją ustawia z automatu. Tak jakby nie można było zastępczej broni sobie zupgrade'ować. Dobra. Potężny truciciel. Dawać mi tego gondoliera. Kurde. A może dalibyśmy rady się przekraść i zobaczyć, czy tutaj cokolwiek jeszcze będzie w ogóle. Ty jakiś taki specjalny jesteś, widzę. Okej. Okay. To był inny wróg niż zazwyczaj. Dążenie w głąb. Odłamek maski Fantolina. Dobra, niczego tu nie ma, słuchajcie. Czyli gondolier to jest jednak ścieżka poboczna, ku mojemu zaskoczeniu. A już mi się wydawało, że tak fajnie to było zrobione. Co, teoretycznie tym Fatuo powinienem walczyć. A zobaczmy inną broń. Nie no, dobra, to jest dramat. Czyli nie tylko teoretycznie Fatuo. A to? Ej, jest ten sam damage praktycznie, nie? A on jest na wisie. To czemu ta broń... Ej, ta broń jest najlepsza. No on ma wisa, kielich. A ja mam broń, która wali wisem i ona jest najskuteczniejsza. O co tu chodzi? A Fatuo, które miało być kontrą, jest słabsze. Czemu... Aha. No tak, jest ten boss zgliczowany jak każdy chyba, że jeżeli wejdziecie w ekwipunek, to nie będziecie widzieli paska zdrowia bossa, ani obrażeń, jakie zadajecie. Logiczne. Twórcy zapomnieli, żeby HUD po prostu... No UI wam się po prostu wyświetlał. Cały czas. Bo wiadomo, wchodzimy do menu, no to on znika. Żeby nam nie przeszkadzał, ale zapomnieli, że ktoś potem z menu wróci i będzie chciał dalej walczyć. No chyba, że założyli, że każdy, kto wchodzi do menu, no to po to, żeby zrage-quitować grę, ale... No ja jestem tym wyjątkiem, że jednak nie rage-quituję jeszcze. I dziwi mnie taka decyzja, że... Znaczy... No nie wiem, czy to jest decyzja, czy to jest po prostu jakaś... Raczej obstawiam, że to jest wtopa po prostu jedna z wielu. I totalne niechlujstwo strony twórców, no i jakiś chyba, nie wiem, totalny brak testów, nie? No bo wydaje mi się, że wejście w ekwipunek podczas walki z bossem to jest coś, co przynajmniej raz się w każdym Souls-like'u robi, żeby coś zobaczyć, dostosować, no wróg pokonany. Więc tu wychodzi na to, że jeżeli ktoś to testował, nie wiem, zobaczymy w napisach końcowych, bo na razie nie mam pojęcia, czy ktoś to testował, są testerzy w tej grze. Obstawiam, że tak, że raczej powinni być. No to by wychodziło na to, że testerzy nie mają pojęcia o Souls-like'ach, nie? Jeżeli ani razu nie weszli w ekwipunek podczas walki z bossem. Nawet po to, żeby, nie wiem, no, ustawić coś innego, jakiś przedmiot jednorazowy się skończył, wejść, sprawdzić, zmienić, cokolwiek. No dobra. Słuchajcie, to wychodzi na to, że mamy załatwione. Dawaj hymn powrotu. 150 parę tysięcy. Możemy lecieć do teatru na spokojnie, też tak sobie teraz myślę. No i tutaj chyba na tym etapie mamy, słuchajcie, wszystko zrobione. Teraz zostałaby mi do poeksplorowania ta droga do dzielnicy, tak to jest nazwane. I prawdopodobnie będziemy mieli kolejne spotkanie z tym samym bossem, którego już mieliśmy wcześniej, bo to nam NPC trochę zdążył zajawić. Tak przynajmniej zgaduję. Dawno się nie widzieliśmy, tęskniłeś za mną. Czy to nie mój najwierniejszy fan? Tylko co mi to daje? Nic. Zwykła rozmowa.
Rydwan bezmyślna szarża? Okej, tu jest jakaś znajdźka nowa. Rozpętana, stłuczona majolika. Ne sappiamo giusto un paio sulla dualità. Ladro un tempo fui e di fama avevo pretese. Un dorato ragno catturai. Un minor divino cresciuto all'ombra dell'avidità losca. Eppure qui sono un simbolo vincolato a una mosca. Un po' ingrato, non trovi? Io? Giammai, mio magnifico mercante. Troppo abbiamo preso. I segni ignorato. Il castigo arrivò come maledizione. Eppure assaporiamo la libertà. Metallica, e per questo luccica. Proprio azzeccato. La brama di moneta ha sigillato il nostro destino. Una moneta è la nostra salvezza, infino. Zakończenie opowieści. No widać, nie, że z wielkimi krokami naprawdę zbliżamy się do końca tutaj. Ta pizza Kolumbiny. Kusi, żeby to kupić na próbę i zobaczyć, czy to cokolwiek mi da. W pełni przywraca zdrowie i usuwa wszelkie efekty statusu. Legendy mówią, że ten przysmak nosi imię królowej, dla której jest to przygotowane, ale wątpię, żeby to miało jakieś kurde znaczenie. Hymny powrotu sobie zgarnę. No nie mam ich jakoś mega dużo. Tyle na pewno już mi wystarczy do końca gry. To nawet przesada. Owoce armonii. Znaczy soki, przepraszam. Sok armonii. No dobra, szybko do końca. Nie może tego inaczej zrobić. Nie może przytrzymać. Nawet drążka. Trzeba klikać po prostu strzałeczki. Ślina tyrusa? Co to kurde za rzeczy tutaj są porąbane? Wiem, że nie korzystam z tych przedmiotów jednorazowych. Pewnie tak często jak powinienem, ale ej, no dobrze sobie radzę i tak bez tego. Tu są te bronie, skillsy różne. Rozpętana majolika, odcięty warkocz. Kurczę, powiem wam, że nie mam zamiaru na razie tego kupować. Pewnie nawet nie będę miał później również takiego zamiaru. Tak więc po prostu wejdźmy sobie tutaj i posprzedaję te rzeczy. Myślałem, że więcej mam zmagazynowanych punktów memorii. Okazuje się, że jest troszeczkę inaczej, ale tragedii nie ma. Fajnie, jakby te po prostu rzeczy dało radę jakoś pozaznaczyć, na przykład sprzedać wszystko razem, ale to nie jest, mówię, moje czepiarstwo, to jest po prostu propozycja i pomysł, skoro twórcy chcą pracować nad tą grą, to by było naprawdę mile widziane, a widziane to też nie jest często w Souls-like'ach, więc od takie moje zauważenie. A gdzie jest widzialne? Jakby ktoś pytał, na przykład w Nio. To Nio daje nam naprawdę mnóstwo swobody, tam jest bardzo dużo ciekawie przemyślanych kwestii, jeżeli chodzi o właśnie poruszanie się po menu, po różnych zakładkach i generalnie tam jest bardzo dużo rzeczy takich zrobionych z myślą o komforcie gracza, po prostu. Tam naprawdę dużo zrobionych fajnych rzeczy. A propos zrobionych fajnych rzeczy i ich dużej ilości, to wydaje mi się, że naprawdę w tym odcinku zrobiliśmy dużo, bardzo dużo. Aczkolwiek nie ukrywam, że jestem jeszcze mega, 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 mega ciekaw tego, co tu się będzie działo na górze. No ale najpierw załatwmy to. No super. Ej, a może nie, bo to może być boss jakiś. I jakby to miał być boss, to wolałbym jednak zawalczyć w pełni sił. To będzie boss jak nic. To jest czerwone. Co to będzie za boss? O kurde, jaki bydle. Dmuchacz szkła wetry. Jakiś ogień będziesz miał? O kurde, to jest szkło? Nie no, krzepę to musi mieć taki gość, nie?
Trochę jak te olbrzymy, nie? Z rewiru katedralnego. Daje mi vibe. No ale jeżeli chodzi o walkę, to trochę coś innego. Tego nie wiem, czy... Można odbić w ogóle? No same przerówy nawala, nie? Czekaj, że ten sam soundtrack jak zwykle. No soundtracki są chyba po prostu do lokacji przypisane, nie? No i może ci finalni bossowie najważniejsi mają jakiś inny, własny. Kurde, nie zdążyłem. Ja muszę się wyhealować. A, czyli pod siebie też tym trzaśnie. To nie jest tylko atak dystansowy. Jak się okazuje. No dobra. Niby mam coś, co jest najlepszą kontrą na niego, ale... Czy ja wiem? No, czy ja wiem? Jeszcze tego ogłuszać. Jeszcze nie mówiąc o tym, ile mu zżeram po prostu równowagi. No to jest... przerąbana broń, naprawdę. Zobaczcie te obrażenia jeszcze! Nie wiem, czym mieczem wykręcił 34 tysiące. Ale wiem, że tym mogę zaspamować bossa, słuchajcie. Jeżeli nie trafię pechowo jak teraz, w trakcie jego ataku. Uwaga! Nie, znowu pechowo. A może dlatego, że to jest, nie wiem, dalsza faza? A może wtedy szczęśliwie wyszło. I nie ma takiej reguły, że mogę go spokojnie zaspamować. Chociaż no to jest kolejna faza, ewidentnie. To jest w ogóle chyba największy boss w grze, nie? Dobra. Mamy to. No i ta sama animacja, co w poprzedniej lokacji miały te olbrzymy. To właśnie tam, wiecie, przed Koloseum. No właśnie trochę mi tym pachniało, że to jest reskin. Rola dmuchacza. No i dobra, tutaj niczego nie mamy. W skrzyniach, w skrzynkach, w krzesłach, taboretach nigdy niczego... Chyba nie znaleźliśmy jeszcze. Dzielnica dmuchaczy szkła, litumnia. O! Co jest? Moretta już? Ty, co jest grane? Ej, dobra, tak trochę randomowo tutaj wszedłem na zasadzie, a może będzie heal jakiś czy coś? No i tu jest teraz na Malano. Nastawiona. I dobra, ja źle chyba spojrzałem na nim, nie? Bo przecież na wicie jestem. On był na Fatuo, nie? No, więc to do tego było najskuteczniejsze. Nie, co ja gadam? Nie, nie, Wiz nie jest na dole, Wiz jest u góry przecież. Ej, ta Moretta tu jest silna całkiem. Chyba, że ją wbijam w ziemię. No ale warunek jest taki, że muszę trafić. Muszę zdążyć z tym atakiem w ogóle. Bez staminy mogę czasami atakować. Nie rozumiem, o co z to chodzi. Jeżeli chodzi o ten mój drugi, długi, bardzo przyciągany atak, to czasami to bez staminy aż wchodzi. No, a czasami nie. Więcej tego rób. Aha, to był żartek coś. Ale damage. Będzie po niej. Nice! Ciekawe, czy jeszcze raz nam powróci. Nie, no na pewno. Ona ucieka.
Zabity wróg Moretta, część druga. Jedynka, w sensie, że jedna sztuka. Ja pierdzielę. To ile razy, uwaga, obstawiajcie, ile razy można recykling bossa robić? No, wiedziałem, że coś gdzieś tutaj ukryją. Krok cnoty. Skill. Może tak będzie szybciej, jak to obiegnę. Kurde, ile to jest zakamarków, nie? Dobra, to już się to kończy. To jeszcze tutaj zajrzę. Żeby nie było, że w jedno miejsce nie zajrzę i coś tam by było ukrytego, ale chyba nie ma. Chyba ten krok cnoty tutaj był jedyną taką sensowną znajdźką. Na to się zapowiadam, mam nadzieję. Dobra, tu i tak bym nie zauważył znajdźki w takim cieniu. Niewidzialna ściana, ale tam w sumie była woda, więc może i dobrze, bo bym się tylko wkurzył, jakbym się utopił. Ty, no ja nie wiem się czym leczyć. Vis kontra vis. Skuteczne. Okej. Okay. No jednak rozbudowana jest ta lokacja całkiem, muszę przyznać. Trochę już tu siedzimy. O. Jest miejsce odpoczynku. A to wygląda bardzo podobnie do takiego miejsca z samego początku, nie? Znaczy prawie z samego początku. No sprzed 2 godzin przynajmniej. Ej, no mega podobne to miejsce jest. Dawaj HP trochę. Czyli co, tu mamy jedną ścieżkę. Mamy kraba. Z muszlą. Okej, to jedna ścieżka nam się skończyła. No nie była zbyt rozbudowana, przyznajmy sobie to szczerze. Nie oszukujmy się, rozlany kielich. O, rozlany kielich to pewnie wiz. Dobra, tu jest to przejście. Tam jest przejście, ale one się łączą ze sobą przecież. Tak więc mamy tak naprawdę jedną. No nie no, mamy 2 drogi, bo tam dalej się znowu rozchodzą. Tu jest mostek po prostu, lewa i prawa strona. Dobra, prosta sprawa. Ciekawe, która z nich będzie tą właściwą drogą do poeksplorowania. Musimy zerknąć tylko jeszcze tutaj, jak to wygląda z nimi. Vis kontra vis, kurde. O Jezu. Vis kontra vis jest top. No chyba, że wpadnie się do wody. No, na to już za wiele nie poradzę. Ale dobra, słuchajcie, mamy prawie, zaraz 1,5 godziny dobijemy w tym odcinku, więc myślę, że nie będę aż tak szalał, jeżeli chodzi o Enotrię. Mam nadzieję, że wam się podoba, słuchajcie. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. A jeżeli macie ochotę na więcej, jak najwięcej oczywiście rzeczy, no to zapraszam również na streamy, które się odbywają na moim Twitchu oraz i na YouTubie, chociaż niedługo będzie taka tygodniowa przerwa, ponieważ mnie nie będzie po prostu. Jeżeli chodzi oczywiście o streamy, to będzie taka przerwa. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, no to oczywiście one się będą pojawiały dalej codziennie. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam też na Instagrama, możecie zostawić followa, link jest w opisie jak zwykle, a tymczasem ja już się z wami żegnam i do zobaczyska następnym razem. Cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.